Drodzy braterstwo, wracamy do rozważania psalmu 119. Ostatnie nasze zebrania, którym to rozważaliśmy, mieliśmy dość dawno, 12 grudnia, jeżeli dobrze pamiętam, więc tym bardziej potrzebujemy takiego większego przypomnienia. I przypomnijmy sobie, czemu nas ten psalm 119 tak zainteresował. Bo jest najdłuższy. Bo jest najdłuższy właśnie. Tak, jest najdłuższy i akurat był po 118, który żeśmy rozważali. Tak, i ostatnio Adam go rozważał. Ale no nie dlatego. No może Adam dlatego, że my to tak właśnie. No, może tak, no bo to poszło do tej kolejności. Tak. No w każdym razie, bo 118 był częścią tego wielkiego Hallelu, i tak, który rozważyliśmy, no i później tak mówimy, co by teraz, jaką częścią prawdy się zająć. No i tam była sugestia, żeby psalm 119 poruszyć. No i w najśmielszych przypuszczeniach nie spodziewaliśmy się, jaki ogrom treści i prawdy jest tutaj zawarty. I jakie tajemnice tam leżą. Tak, tak, bo jest to, ten psalm jest, pamiętajmy, że to jest poezja hebrajska. To jest popis, niesamowity popis hebrajskiej poezji, gdzie ten psalm jest taki długi, nie dlatego, że komuś się tak podobało i nie dlatego, że nie dało się go podzielić krócej, tylko dlatego, że on ma przedstawiać coś konkretnego. Z punktu widzenia literackiego i ogólnie symbolicznego w tym takim prostym znaczeniu jest to pokazanie różnych aspektów znaczeń alfabetu hebrajskiego, ponieważ psalm 119 ma tyle wersetów, ile jest potrzeba, żeby 8 wersetów, czyli 8 zdań, przeznaczyć na znaczenia, na różne punkty widzenia, na znaczenia poszczególnych kolejnych liter alfabetu hebrajskiego. Czyli ma 22 sekcje, po 8 wersetów, z których każda sekcja zaczyna się wyrazem na właśnie kolejną literę alfabetu. I każda z tych sekcji ukazuje to właśnie symboliczne znaczenie zawarte w tej literze. Ale to, co jest tam jeszcze głębiej ukryte, to jest to, że tam jest pokazany Boży plan z pewnego punktu widzenia. Są tam pewne, to w ogóle ten psalm jest taki podróżniczy, nie? Jest to plan, jest to pokazane z punktu widzenia drogi do Boga, drogi do pewnych części tego boskiego planu i jak je osiągnąć. I w dodatku jeszcze jest zbudowany na zasadzie menory, co jest kolejną bardzo ciekawą sprawą, ponieważ mówimy, że ma 22 sekcje, czyli alfabet hebrajski ma 22 litery. A menora, czyli ten świecznik hebrajski, ma 7 ramion, z których jedna, ta środkowa, jest najwyższa ponad innymi, że ona oświetla inne. Ale 7 razy 3 to jest 21, tak? A co z 22? 22 litera jest oddzielnie, jako pewna rzecz dodatkowa, końcowa, pieczętująca to wszystko. Ale o tym, do tego dojdziemy w swoim czasie. A w międzyczasie właśnie zauważyliśmy, że faktycznie słusznie jest powiedziane, że te części są zrobione na zasadzie właśnie tej menory, ponieważ w tych częściach tego alfabetu, że można go podzielić na 3 części, których obrazują kolejne różne rodzaje dróg, które niekoniecznie, które mówią o pewnych innych rzeczach i w których ta litera środkowa rzeczywiście rozjaśnia znaczenie, o co tam w nich chodzi. Więc przejdźmy sobie ponownie ten alfabet hebrajski, krótko chociaż mówiąc czemu to jest. Więc litera Alef, pierwsza litera alfabetu hebrajskiego, to jest Bóg, prawda? Alef to jest jeden. Jeden. Ja jestem.
Tak? Jeden i tak dalej, więc litera Alef przedstawia Boga. Litera Bet? Słowo, tak? Albo dzieło, stworzenie, prawda? Słowo, dzieło, stworzenie, stworzenie przy pomocy słowa i tak dalej, więc także logos, tak? Bo ta litera oprócz tego, że przypomina, no, że jak ona wygląda? Ona wygląda jak kuczka, prawda? Czyli ta taka, że tak powiem, stajenka poniekąd. No takie miejsce schronienia i tak dalej, w którym to jest i stąd wypływa. Jak mówimy, z różnych punktów widzenia można patrzeć, więc i to słowo i stworzenie są inne punkty widzenia na to, i logos i tak dalej. Kolejna litera to gimel, czyli, czyli tak, czyli wielbłąd, albo dokładnie poselstwo Eliasza. Poselstwo Eliasza, ale on, tak jak zauważyliśmy, szczególnie w tych paleohebrajskich, czyli tych starszych sposobie zapisu, on przypomina takiego wielbłąda. I tutaj gimel, kamel, czyli po angielsku wielbłąd, właśnie między innymi, dlatego tak to wygląda, ponieważ jedno i drugie pokazuje pewną podróż, prawda? Że to jest podróż tym wielbłądem przez pustynię, tak jak sługa został wysłany, żeby znaleźć żonę dla Izaaka, tak? Też wziął wielbłądy, przeszedł przez tą pustynię, dotarł do niej i tak dalej, czyli oblubienicę dla Chrystusa wyszukiwał i tak dalej, poszukiwał i później ją przyprowadził. Tak, poselstwo Eliasza, podróż, ten wielbłąd. Kolejna litera to dalet. Dalet, który przedstawia drzwi. A drzwiami jest Jezus w Biblii. I tutaj nam się układa już ta historia, że mamy Bóg, stworzenie, wielbłąd, drzwi, prawda? Drzwi są najwyżej. Tak, i ta litera, ta dalet jest tym, co ma wyjaśnić. Więc tak jak już to ileś razy podkreślaliśmy, że kogo Bóg nie pociągnie, ten nie może przyjść do mnie. To jest wspaniałe odzwierciedlenie też tej myśli, czyli że Bóg pociąga, kogo Bóg pociąga, ten przychodzi do tych drzwi, do Jezusa. Więc to jest podróż człowieka do usprawiedliwienia. Usprawiedliwienia z wiary, prawda? Przez pokutę i tak dalej. I dociera do tych drzwi. A jeżeli są drzwi, to drzwi nie stoją na środku, na otwartej przestrzeni, prawda? Tylko są to drzwi do jakiejś budowli, prawda? Do jakiegoś domu. Do jakiego domu to są drzwi? To są drzwi do domu wiary, prawda? Przychodzi się do Jezusa przez wiarę. Poprzez pokutę dociera się do drzwi i wiarą przyjmuje, tak, tu jest ten Jezus, którego ja chcę przyjąć. No i teraz w związku z tym, skoro mamy te drzwi, jeżeli się przechodzi przez te drzwi, to jest pewne konkretne rzeczy się dzieją. I to jest opis tego, czego się spodziewamy, że tutaj nastąpi, czyli opis tego, co jest w tym domu wiary. No więc co w tym domu wiary? Od czego się tam zaczyna? Litera hej. Hej. Hej to jest okno. Czyli co? Wizja. Wizja. Mamy, bo to jest i wizja, czyli patrzymy na to, co jest, co było za nami i do czego, jakie mamy perspektywy. Czyli się rozglądamy, patrzymy na swoje dotychczasowe życie i tak dalej. I oprócz tego jest to oddech Jahwe, czyli to jest powietrze, które się dociera do tego, kto w tym domu jest. I to jest powietrze ożywcze, tak? Orzeźwiające. Wchodzi, jak się wietrzy i tak dalej, ale nie tylko. Bo powietrze jest niezbędne do życia, prawda? Ono przynosi życie. Usprawiedliwienie w jaki sposób otrzymujemy życie? Usprawiedliwieniu? No. Przez Jezusa? Przez a konkretnie przez co? Wiary, przez usprawiedliwienie, wiara, prawda, i tak dalej, otrzymujemy usprawiedliwienie przez wiarę, które w tym momencie jest przypisywane
tymczasowo i próbnie. Tak? Próbnie jest, po pierwsze jest przypisywane, czyli ta zasługa Jezusa, to, że Jezus umarł za Adama, sprawia, że ktoś może zasłonić się Chrystusem, bo Jezus mówi, to ja umarłem za Adama i w pewnym momencie temu Adamowi przywrócę życie, tak? Ale mogę ewentualnie udostępnić, że tą i tą osobę, bo ona się tutaj zwraca do mnie, ja mogę, ja jej udzielę życia. I, no ale gdybym udzielił jej faktycznie tego życia, no to już nie miałbym czego dać Adamowi. Więc może to być tylko przypisane, bo ja muszę zostawić sobie, żeby w pewnym momencie dać to Adamowi, więc mogę tylko przypisać. Dam mu kredyt. Dam mu kredyt taki, dokładnie tak, dam mu taki kredyt. Jest to tymczasowe i próbne. Tak? Czemu tymczasowe? Bo trwa, aż się coś z tym zrobi, albo nie. I ile mamy czasu? A do końca swojego ziemskiego życia, żeby coś z nim zrobić. A później, jeżeli nie skorzystaliśmy, to wraca to przypisanie, tak jakby go nie było. I próbne, dlaczego? Dlatego, że ty masz coś z tym zrobić. Jeżeli nie pójdziesz dalej w tym usprawiedliwieniu, no to faktycznie ci tego nie przypiszę. Rzeczywiście ci tego nie przypiszę, więc no jest to próba. I były osoby, które wzięły usprawiedliwienie na daremno, prawda? Czyli nie wykorzystały właściwie tego usprawiedliwienia, żeby pójść do kolejnego kroku. Ale o tym kolejnym kroku będzie za chwilę. Bo tam się dzieje jeszcze coś w tym domu. Tam jest nie tylko okno. Tam jest litera WAW, która przedstawia pożywienie, dokładnie, pożywienie, tak? Człowiek połączony z niebem to jest pożywienie. W jaki sposób? Co jest? Chleb żywota, słowo prawdy, dokładnie. Czyli to są prawdy, które są mlekiem, tak? I twardym pokarmem. Mleko i twardy pokarm, twardsze i łatwiejsze prawdy, tak? Czyli mleko to łatwiejsze. Twardy pokarm, trudniejsze prawdy Słowa Bożego, które w tym momencie docierają w ogóle do tego człowieka, bo jak nie zna Jezusa i tak dalej, nie zna tego Słowa, no to jak może to do niego dotrzeć? On do tej pory nic nie rozumiał. Teraz zaczyna się dowiadywać, posilać się tym, prawda? I w pewnym momencie tego posilania się, co otrzymuje? Litera Zain? Miecz. Miecz ducha. Którym jest? Słowo Boże, prawda? Czyli tam było Słowo Boże, ale jako pokarm, a tu jest Słowo Boże jako miecz. Czyli ten ktoś staje się gotowy. Uzbrojony. Dokładnie tak. I jeżeli ma miecz, no to ma też resztę tego uzbrojenia, bo sam miecz to jeszcze nie wszystko, ma całą tą zbroję Bożą. No ale przede wszystkim ma ten miecz, te obosieczny do atakowania błędu i do obrony przed błędem, prawda? Słowo Boże. No i jest odpowiednio wyposażony do dalszej drogi. Jaką jest ta dalsza droga? To jest drugi zestaw liter. Czyli to była droga do usprawiedliwienia z wiary i stan usprawiedliwienia z wiary. Co się dzieje w tym stanie usprawiedliwienia z wiary? Później następny teraz to czet. Jaka? Czet. Jarzmo. Dokładnie tak. Weźcie jarzmo moje na się, tak? Albo z innego punktu widzenia, proszę was wtedy, bracia, stawiajcie ciała wasze ofiarą świętą, żywą, to jest rozumną służbę waszą. Czyli jeżeli ktoś w tym stanie usprawiedliwienia wykorzysta właściwie to usprawiedliwienie, to następnym krokiem jest, proszę, z czego Bóg chce od ciebie, tak? Pewnych rzeczy, daj mi serce swoje. Tak, czyli to jest poświęcenie się Bogu. I ci, którzy wykorzystują właściwie to usprawiedliwienie, to oni się Bogu poświęcają. Czyli biorą to jarzmo na siebie. No i idą dalej, bo to nie jest koniec ich drogi. Tak? I jeżeli idą dalej, to natykają na literę tet. Litera tet to? Tak, to jest sąd. Sąd. Tak, i to jest... Czyli rozsądzanie. I my mówimy, że to są właśnie te dwie drogi, bo ta litera przedstawia takie, to jest takie dwie odnogi, które w różną stronę idą. I na tej drodze właśnie poświęconego są dwie drogi. Jakie to są drogi?
Dokładnie, wąska ścieżka, która prowadzi do życia i szeroka droga, której końcem jest zniszczenie, prawda? I jak kto pójdzie, no takie ma przed sobą perspektywy. Ale ta droga się w tym miejscu nie kończy na tych rozdrożach. Następna litera jest jota. Jota jest najmniejszą literą hebrajskiego alfabetu, prawda? I która pokazuje? Wąską drogę. Że ktoś wybrał tą wąską ścieżkę, dokładnie, no, wąską drogę. Podczas tego wyboru on tutaj skręcił na tą wąską ścieżkę i tą wąską ścieżką pnie się w wyższe, jak to mówi jedna z pieśni, dokładnie tak. No i podczas tej drogi napotyka na literę kaf, która przedstawia skrzydła, bo ona przedstawia skrzydła. A to są skrzydła? Orła. Skrzydła orła, dokładnie, wielkie skrzydła, tak? Mogą być wielkie, prawda? No i na tych skrzydłach się wzbija poziom ponad poziom ziemi. Co to przedstawia, to otrzymanie tych skrzydeł? Zaczyna zajmować się sprawami wyższymi, niebieskimi. Tak. I otrzymuje spłodzenie z ducha, prawda? Otrzymuje spłodzenie z ducha. Więc ta litera też wyjaśnia, o co chodzi w tym zestawie. Ona mówi, że skoro jest mowa o spłodzeniu z ducha, to o jakim okresie? O wieku Ewangelii. O wieku Ewangelii. Czyli ta siódemka mówi o wieku Ewangelii. I ona mówi o drodze do spłodzenia z ducha. I teraz spodziewamy się, że kolejna część tej litery to będzie to, co się dzieje w trakcie spłodzenia z ducha, prawda? No więc zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. Następna litera to lamed. Lamed, czyli... Nie. Była ta latarnia. A, strażnica. Tak, strażnica, latarnia. Światłość świata. Że na tych skrzydłach gdzie się wznosimy? Ponad chmury, ponad chmury, ponad poziom. Ona jest wyższa niż wszystkie inne litery. One mają jeden poziom generalnie, a to jest jedyna litera, która wychodzi w górę, ponad ten poziom. Prawda? I to jest sięganie właśnie tak wysoko. I ona też jest tą literą, która jest nazywana królem królów, prawda? Bo jest najwyższą tą literą. Jest dokładnie po środku alfabetu hebrajskiego. To jest litera 12. I ona tutaj przedstawia Pana Jezusa, między innymi. Zresztą to jeszcze za chwileczkę popatrzymy z innego punktu widzenia, ale dojdźmy jeszcze kilka liter dalej. I na tych skrzydłach, jak się już zniesie ponad ten poziom, to tak wysoko, to ona się wznosi tak wysoko, że wszystkie chmury, problemy i tak dalej są poniżej. Więc tak jak to okno tam przedstawiało między innymi otrzymanie pokoju z Bogiem, to tutaj to jest otrzymanie pokoju Bożego. Że te już tutaj żyjemy na tym świecie, ale nie jesteśmy z tego świata, tak? Tak to było opisane. W tym szczególnie to się odnosiło do spłodzonych z ducha. Ich ojczyzna była już w niebie. Oni były tylko tymczasowo tutaj w tym miejscu. I dokąd oni dążyli? Litera mem, czyli do zdroju, tak? Do zdroju, do rzeki żywota, która płynie w niebie. A cóż to za rzeka żywota? Jezus, dokładnie, a nawet Chrystus. A nawet Chrystus, dokładnie. On też ma życie samo w sobie, tak? Bo dał mu Bóg mieć życie samo w sobie. Bóg jest źródłem tego życia, więc źródłem tego zdroju jest Bóg, ale tym zdrojem jest Chrystus. Dokładnie tak. I on może udzielić życia. Dobrze. Następna litera to nun, bo w tym zdroju żyją ryby. W tym zdroju żyją ryby. Cóż to za ryby? Generalnie ryby to lud Boży, prawda? Ale właśnie zauważyliśmy, że tam są ryby. I tam są dwa rodzaje ryb w tym zdroju. W wieku Ewangelii, bo przypominamy sobie, że to jest mowa o wieku Ewangelii. Tutaj nie ma nikogo innego. Są tylko ci, którzy byli spłodzeni z ducha.
i są tam ryby, które płyną w kierunku źródła, i są ryby, które płyną w przeciwnym kierunku, tak? Od źródła. Płyną z prądem. Czyli maluszkie statko, które stara się być jak najbliżej źródła, jak najbardziej podobne do obrazu ojca i do obrazu syna. No i tacy, którzy, oni się zbliżają do zniszczenia, tak? I jeżeli pozostaną w tym zdroju, to chociażby byli bardzo daleko, no to jednak pozostaną w tym zdroju. No? Chyba, że z tego zdroju wypadną. Tak. A w lesie pisze bet? Jeszcze raz? Bet, jak się pisze. No teraz nie będę ci wracał, gdzieś na początku. Była. Czyli to jest to, co się dzieje w stanie spłodzenia z ducha. Staje się częścią Chrystusa w tym momencie i częścią tego właśnie ludu Bożego i płynie jak najbliżej źródła, czyli jak najbardziej. Albo tak jak wracając do symboliki z pierwszej godziny naszych rozważań, gwiazdy od gwiazdy różni się jasnością, tak? Mhm. Czyli tam w tym niebiańskim zdroju, chociaż oni wszyscy są gwiazdami, otrzymali ciała niebieskie, to jednak różnią się jasnością. Im kto bliżej Boga, tym jego jasność się zwiększa, tym jest większym światłem dla drugich. Tak? I ze względu na swoją wiedzę, ale przede wszystkim ze względu na swój charakter i przykład, jaki rozświeca. No i różne inne rzeczy, jak można o tym mówić. No dobrze, no i teraz pytanie. Czy to jest koniec planu Bożego? Nie. Nie, dokładnie tak. Dopiero 14 liter tego alfabetu hebrajskiego mówiliśmy. A wiele osób uważa, że to jest koniec, prawda? Czy wszyscy idą do nieba, tak? Ewentualnie do piekła. Ale ci, którzy będą zbawieni, to wszyscy idą do nieba. I zauważają tylko tą drogę. Zupełnie, kompletnie pomijają pozostałą część ludzkości. Można by powiedzieć 99% ludzkości, jak mniej więcej, pomijają. A tymczasem są kolejne rzeczy. Bo jak się tak spojrzy z punktu widzenia całej historii, to w tym zdroju nie są tylko ryby te konkretne. Że ten zdrój, ci, którzy mają otrzymać życie i tak dalej, to jest cały lud Boży. Prawda? Tylko, że jak nie jest się w tym zdroju wody życia i tak dalej, nie jest się częścią Chrystusa, no to problem polega na tym, że te ryby nie są w stanie oddychać powietrzem, tak? Nie mają życia same w sobie. Muszą żyć tylko w Chrystusie. A kiedy cała ludzkość jako lud Boży stanie się właśnie tym ludem Bożym i otrzyma to życie? W tysiącleciu, przy zmartwychwstaniu, prawda? I oni będą żyli, bo Jezus zastosuje za Adama swoją zasługę i oni powrócą do życia. Ale oni mogą w tym momencie żyć tylko i wyłącznie dlatego i dopóki są zasłaniani przez Chrystusa. Więc oni są cały czas w tej wodzie, prawda? Jak te ryby. I mogą żyć tylko dlatego, że oddychają powietrzem dostarczanym im przez ich skrzela, czyli inny sposób oddychania. Ale tak nie może być. One muszą przestać być rybami. Muszą uzyskać własne prawo do życia. Tak? A w jaki sposób to mogą zrobić? Usprawiedliwienie. Czyli muszą przejść tą drogę, prawda? I muszą zostać podniesione i stanąć na własnych nogach. I pierwsza i teraz w tej trzeciej sekcji to jest Samech, która, czyli kolczasta tarcza, tak, tarcza pasterska. Gdzie się trzyma tarcza? W ręku. Ona jest jeszcze inaczej pokazywana jako właśnie kolczasta tarcza, bo ona była zrobiona z tych akacji i tak dalej i broniła przed tymi atakami i że Bóg jest naszą ucieczką i schronieniem najpewniejszym. Tam też jest o tym mowa właśnie. Ale między innymi tutaj jest idea ręki i idea podniesienia do pionu. Czyli te ryby są, powiedzmy, podnoszone, wyciągane z tej wody. Pomaga im się stanąć na własnych nogach. Tak, i czytaliśmy tam te wersety, że chwytamy powietrze, tak? Ledwo. Bo ludzie, gdy zmartwychwstaną, to oni dalej, w grobie nie ma żadnej przemiany. Oni tam nagle się nie staną doskonałymi w tym gromie. W zmartwychwstaną z takim właśnie charakterem, jak
poszli do tego grobu. Czyli bardzo zdegradowanym, zdegenerowanym, z różnymi słabościami, problemami i tak dalej. I teraz trzeba im pomóc, żeby mogli stanąć na te własne nogi, żeby przestali być rybami, a zaczęli być ludźmi, tak? No, jeszcze wspominaliśmy tak, jak przy zniszczeniu świata w potopie, też miało zginąć wszystko, co miało w sobie dech żywota, prawda? I zginęło, ale ryby nie zginęły. Czyli z tego punktu widzenia w nich nie było ducha, tego dechu żywota. Prawa do życia nie mieli. Ale oni nie zginęli, bo nie była, nie tego rodzaju próba tam była, prawda? Ale teraz muszą przestać być tymi rybami. Muszą, nie mogą się na zawsze opierać na sprawiedliwości Chrystusa, która byłaby im przypisywana, bo Jezus przestanie ją przypisywać, tak? Pod koniec tysiąclecia jest to opisane, jak wszyscy wiszą na Chrystusie, jak na gwoździu, który jest wbity w kołek. Ale ten gwóźdź w pewnym momencie, przy końcu tysiąclecia, jest zajmowany. I cokolwiek się na nim opierało, to spada, tak? Tak, Emilko? Tak, a mi chodzi o to, dlaczego tutaj pisze "And the final Hebrew literature is in set apart on its own". No tutaj jakaś taka rzadkość. Co? To na dole. A, że to ostatnia litera jest oddzielona. No to o tym mówiliśmy, że jest ona oddzielona, że ona jest później. Że ona ma swoje własne znaczenie oddzielne. Jest taką właśnie pieczęcią pod tym wszystkim. No. Ale do tego jeszcze nie doszliśmy, więc o tym będziemy mówili później. To jest bardzo ciekawe, się nie możemy doczekać. No dobrze, ale następna litera. Ain. Ain, czyli? Oko. Dokładnie tak. Czyli ci, którzy zostali wzbudzeni, prawda, i zostają podniesieni, są podnoszeni, to najpierw co się z nimi dzieje? Otwierają oczy. Otwierają oczy, rozglądają się, otrzymują pouczenia. Jak to mają zrobić, żeby mogli żyć? W jaki sposób, tak? Patrzą na to, co zrobili z samym sobą i z innymi, do czego prowadziło, jakie to mieli doświadczenia i co w związku z tym mają zrobić, żeby się poprawić, tak? Żeby dojść do tej doskonałości. I to oko jest bardzo dziwne, tak? Bo ono wygląda jak nasza litera Y, tak? Ma takie dwie odnogi, które przedstawiają co? Dobro i zło. Znowu dobro i zło, prawda? To są dwa nerwy wzrokowe, tak oni to widzieli. Że można patrzeć na coś z jednej perspektywy, a można patrzeć na coś z drugiej perspektywy. Tak jak mówiliśmy na pierwszej części, czy Bóg kłamie? Tak, czy nie? Prawda? Czy szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna? Czy Bóg jest zły, czy jest dobry? Czy Bóg powoduje zło, jest powodem zła, czy też nie? No, to z czwartkowego zebrania. Cały czas to jest w jaki sposób chcesz postrzegać Boga i rzeczy Boże. I co w związku z tym? I tutaj można się też opowiedzieć, prawda? Świadomie opowiedzieć w jakąś stronę. I kolejna litera to jest P, czyli usta. Dokładnie tak. No, P i P, to jak tam, jakby mówisz, tak mówisz. Mhm. Czyli jak ktoś już się rozejrzał, to teraz zaczyna mówić, tak? Czyli najpierw ma się dowiedzieć, a później za tym, co się dowie, powinny przejść czyny. Wprowadzać w życie to, co się człowiek dowiedział. Tak, żeby nie mówił, zanim się nie dowie. Tak, i poza tym z tego, co się dowiedział, wypływają jego kolejne akcje. No i usta więc też chwali Boga za to, że tak, a nie inaczej to się wszystko potoczyło. I dochodzimy do litery Tsadi, tak? Tsadi, czyli? Sprawiedliwość, dokładnie. Sprawiedliwość świętych, tak? Czyli do sprawiedliwości, czyli ta cała droga, zobaczmy, że to jest znowu środkowa litera, prawda? Tej części menory. Czyli to wszystko, o czym do tej pory mówiliśmy, chodziło o to, żeby osiągnąć sprawiedliwość, żeby ich doprowadzić do sprawiedliwości. Do tego stanu, w którym mogą
mieć swoją własną sprawiedliwość, a nie zasłaniać się tylko sprawiedliwością Chrystusa. Czyli to jest, innymi słowy, ten trzeci zestaw to jest droga święta, tak? Tam była droga wąska, droga szeroka, a to jest droga święta, ta otwarta. Gościniec świątobliwości, którego celem jest uzyskanie, dotarcie do tej sprawiedliwości. Ale w literze cary jest więcej rzeczy, jak zauważyliśmy. On sługa, tak? Strażnica i droga. Że to jest bardzo ciekawe. I ryby, tak? Ryby. A to za chwilę jeszcze. Też, też, ale sługa, strażnica i droga, tak? Jaki to sługa i strażnica? Tak? Ponadto mówiliśmy, że ta kolczasta tarcza to była też ręką się trzyma. Ręka pańska, oko i usta. Ręka, oko, usta. Atrybuty członka gwiezdnego, prawda? Członek gwiezdny, sługa, strażnica, tak? No, kto czuje temat, ten czuje temat. W tym momencie, o czym tutaj mówimy. Czyli to jest droga do sprawiedliwości, do osiągnięcia sprawiedliwości. Ale w tym osiągnięciu sprawiedliwości jest właśnie to, o czym już wspomniał Tatuś, że ta litera wygląda jak ryba na haczyku, tak? To jest ryba, która została zahaczona, tak? Podniesiona przez tego właśnie, przez tego sługę, tak? I wyciągnięta z wody, wyciągnięta z wody. Ona tutaj została podniesiona. Więc to jest też podsumowanie kolejne tych liter. Została ona podniesiona przez tego sługę z wody. A z innego punktu widzenia, jak się patrzy na tę literę, to jest tak jakby ta ryba miała skrzydła, prawda? Jest ryba, która ma skrzydła, ale to skrzydło to jest bardzo takie mikre, bo to jest zrobione z joty, prawda? Jest ryba ze skrzydłami, ale tam są skrzydła, tylko że takie chociażby malutkie. Bo mówiliśmy sobie, że problem polega na tym, że Duch Święty będzie wylany na wszelkie ciało, tak? I trzeba tego Ducha mieć właśnie. Ale no, nie każdy ma tyle samo. Tam było skrzydło orła dla tych, którzy byli spłodzeni z Ducha, a tu jest skrzydło zrobione z joty. Ale jest. I o tym trzeba pamiętać. Tak? I jak jest przypowieść o owcach i kozłach, to i owce, i kozły dotarły do tej sprawiedliwości. Tak? Zewnętrznie stały się sprawiedliwe. Tylko pod koniec mimo wszystko jest wśród nich pewien podział, tak? Czy ty masz tą jotę, czy jej nie masz? Czy byłem głodny, a nie daliście mi jeść? Byłem spragniony, nie daliście mi pić? Byłem w więzieniu, nie odwiedziliście mnie? Kiedy to żeśmy, panie? Kiedy się takiego widzieliśmy i kiedy tego nie zrobiliśmy? Czego nie zrobiliście jednemu z tych najmniejszych, mi nie zrobiliście, tak? Jeżeli ktoś był tylko samolubny i kierował się dalej zasadami tego świata, która mówi jak? Złota reguła i tak dalej mówi. Przeciwnie. Tak, że miłuj Boga na ponad wszystko, prawda? Z całego serca, duszy, siły i tak dalej. A bliźniego twego jak siebie samego. I to są Boże zasady, Boże przykazania. A przykazanie szatana? Miłuj siebie samego bardziej niż Boga i bliźniego twego. Jeżeli ktoś nawet dojdzie do tej zewnętrznej doskonałości, a dalej się będzie samolubstwem kierował, że mi ma być dobrze, a inni nie se radzą, co ja im jestem winny, prawda? Ja muszę dotrzeć do sprawiedliwości, bo jak ja się nie zrobię sprawiedliwy, to ode mnie będą wymagać, tak? Czyli podejście do kwestii sprawiedliwości i tak dalej, no tutaj się różni. No dobrze, jeżeli to jest droga do tej sprawiedliwości, do świętości poniekąd, prawda? No to teraz się spodziewamy, że druga część to będzie w stanie tej sprawiedliwości, w stanie świętości. Czyli tych, którzy doszli tą właśnie
drogą świętą, którą idą tą drogą świętą. No i co tam jest pierwsze? Pierwsze jest kof, tak? Czyli świętość. Świętość. Kof, czyli świętość, prawda? Kof to jest stan świętości. I to wygląda jak? Z jakich liter składa się litera kof? Nie wiem, jak wygląda, jak to wiem. No, ona się składa z litery kaf i zain, czyli ze skrzydeł tych wielkich i z miecza się składa. Czyli wy, chociaż macie tutaj te małe skrzydełka, to nie macie ograniczeń w tym, jak można sobie rozwijać. I lud Boży może mieć skrzydła dowolnie duże, tak? Nawet jak te skrzydła orła. I ci, którzy są członkami Kościoła, mają te takie wielkie skrzydła, a inni mają różne stare pośrednie, prawda? Im kto sobie większe skrzydła wyhoduje, to tym lepiej dla niego. Nie ma problemu. Bądźcie świętymi, jako ja święty jestem, mój Bóg, tak? Zachęca. Im bardziej święty będziesz, tym lepiej dla ciebie, prawda? Będziesz miał wspanialszy charakter. I mamy miecz, który jest skierowany w dół, tak? Miecz, który jest skierowany w dół, przeciwko temu samolubstwu, światowości, grzechowi i błędu, które tam są poniżej poziomu wymaganego przez Boga. I przy okazji mówiliśmy też, że ta litera kof, ta świętość, to jakiego okresu dotyczy? Tysiąclecia. Tak, to jest tysiąclecie. Ale jakiego okresu tysiąclecia dotyczy? Jakiej części okresu tysiąclecia dotyczy? Końcowego już jest jak świat. Restytucji. Restytucja to jest początkowy okres. Po małego bo okresu. Świętość można małpować, tak? I w tej literze jest też to udawanie tej świętości. Jeden z tych aspektów znaczeniowych jest to, że niektórzy są tacy, którzy tylko udają, małpują tą świętość. I między innymi też wspominaliśmy też i po tych wykładach, że będzie ten Magog, tak, który udaje tą świętość, że to my jesteśmy tym ludem i tak dalej, i tak dalej. Teraz już nie chcę do tego bardzo wchodzić, ale to są te początki tego okresu tysiąclecia. Czyli mamy trzy części tego stanu. Jest Kof, Resz i Sin. I tak jakby tysiąclecie podzielić na trzy części. I Kof mówiliśmy, że to jest ta część, która następuje przed zmartwychwstaniem, przed rozpoczęciem nowego przymierza. Ta część tysiąclecia. Tam, gdzie jest ta walka też między innymi, jest o to zachowanie świętości i kiedy jeszcze można było otrzymać te skrzydła, tak? Utrzymać. Kiedy jeszcze byli członkowie Kościoła. I to aż do drugiego ucisku Jakuba, kiedy ten Magog tam napadnie na Izraela. Druga część, powiedzieliśmy sobie właśnie Resz. Druga część przedstawia tą część okresu tysiąclecia, która jest później, prawda? Która jest właściwie do końca tysiąclecia. A Shin, mały okres. Tą część tysiąclecia. O tym już wspominaliśmy. Ale zanim co, to Resz, co przedstawia, bo na tej literze jesteśmy. Restytucja? Nie. Co to było to Resz? Okres świętość. Głowa węgielna. Głowa węgielna. Głowa. Resz znaczy głowa. Głowa, dowódca. To jest głowa, to jest dowódca. To jest szef, mistrz, książę, dowódca właśnie, a także ubóstwo. Prawda? A także ubóstwo. I zaczęliśmy od omawiania tego wersetu 153, w którym między innymi wyraźnie widzieliśmy, że trzeba się ukorzyć, tak? Pierwsza część to jest ukorzenie się, żeby stać się
kimś wielkim, to najpierw trzeba być poniżyć się, tak? Kto chce być największym spośród was, niech będzie sługą wszystkich, tak? I tak dalej, że trzeba poniżyć się, a będzie, kto się poniży, będzie wywyższony. I to też, co rozważyliśmy na pierwszej godzinie, że Jezus się uniżył, stał się człowiekiem, tak? Przyjął kształt niewolnika. Tak? I za to został wywyższony aż do miejsca siedzenia, tak, po prawicy Boga i tak dalej. Czyli mamy tą głowę. To, i to mówiliśmy też właśnie, że to jest ta głowa węgielna, tak, Chrystus, który staje się, ma być głową nad wszystkimi, żeby wszystko przyprowadzić do, pod jedną głowę, pod Chrystusa, dopasować. Czyli nie tylko Kościół, który jest jego szczególną duchową świątynią, w którym jako żywe kamienie byli budowani i obtwojeni, oczesywani, żeby stali się dokładnymi właśnie odpowiednikami jego na swoich miejscach, ale ostatecznie wszystko ma przyjść pod jedną głową. Czyli ostatecznie cały rodzaj ludzki, wszyscy, wszystkie istoty muszą się dostosować tak, żeby pasować kątami odpowiednio do Jezusa jako ich głowy. No i mówiliśmy też o kilku właśnie ciekawych rzeczach, że toresz między innymi jest strasznie podobny do litery dalet, tak? Dalet, czyli tych drzwi. Ale w pisaniu, w kursywie, czyli w tym, jak to jest pisane, litera dalet jest pisana troszeczkę tak jak trójka. Są takie dwa półokręgi obok siebie. A litera resz jest pisana bardzo podobnie, tylko że tam jest tylko jeden półokrąg. I to między innymi przedstawia. To znaczy tak sobie to, taką mamy analogię, że to jest jak celownik, że na początku w stanie, jak się dochodzi do tych drzwi, to ten celownik jest rozregulowany i ma tylko troszeczkę wspólnego, malutką, czyli wspólną z Jezusem. Intencji. Tak. Że tam z Jezusem to ma bardzo, bardzo, bardzo mało wspólnego. Tam się ledwo, ledwo zazębia jedno o drugie. Już się zazębia, ale dopiero ledwo, ledwo. A tutaj jest to jedna linia, czyli praktycznie nie można rozpoznać różnicy. Tak? Staliśmy się obrazem Jezusa, podobnym Jemu najbardziej, jak to było możliwe. Tak? To jest stan docelowy, do którego chcemy dążyć. Właśnie ten celownik i to wszystko, co się dzieje pomiędzy, to jest kalibracja tego celownika. Czasem to idzie w różną stronę, tak? Można go ścisnąć odpowiednio, bo czasem jest luźny i tak dalej. Żeby było dokładny odpowiednik, jak to tam jest. Kolejną sprawą, jaką zauważyliśmy, no to między innymi to z tymi skrzydłami też, także ze środkami. Mówiliśmy, że dalet jako drzwi jest, Jezus jest środkiem tej pierwszej części, prawda? Jezus jest środkiem alfabetu też z tego punktu widzenia, że w tej 12 literze światłość świata, w tej latarni, która wystaje ponad poziom, prawda? To jest jedyna litera, która jest ponad i to jest środek tego alfabetu. 12, między 12 a 13 jest połowa i tam jest właśnie ta połówka. Bo no w ten sposób to wygląda. I mówiliśmy sobie, że resz też jest środkiem alfabetu, tak? Bo to znowu z punktu widzenia wartości liczbowych, bo każda litera alfabetu hebrajskiego ma swoją wartość liczbową. Litera alef ma wartość liczbową 1, tak? Bet 2, gimel 3 i tak dalej, i tak dalej. Resz 200, tak? Czyli jest dokładnie w połowie alfabetu pod względem wartości liczbowej. Tego, jak tam są kolejne litery. Więc to jest kolejna rzecz, jaką zauważyliśmy. I teraz chciałbym wam przypomnieć jeszcze jedną rzecz, o której mówiliśmy, ale którą mówiliśmy bardzo dawno temu. I mówiliśmy to przy literze mem, czyli przy źródle, że litera mem jest, można potraktować z pewnego punktu widzenia jako swego rodzaju środek, bo tak jak lamed mówiliśmy, że jest środkiem
bo ona wystaje, prawda, jest w połowie alfabetu, ale mem też. Z tej drugiej strony odchodząc, bo to jest 13 litera z 22. Ona też jest poniekąd środkowa i hebrajskie słowo prawda to amet, czyli alef, mem i taf, czyli pierwsza, środkowa, ostatnia litera i ona dlatego jest prawdą, bo mówi o literach, które są ułożone w porządku alfabetycznym. Nie, tam nie ma żadnej zmiany. To jest po kolei jedna litera i z jednej wychodzi następna, z tej następna i tak dalej. I dlatego to jest prawda. Jeżeli wszystko jest zgodnie z właściwym porządkiem, to oznacza prawdę. A fałsz to jest, słowo na fałsz to jest resz, kof i shid. To jest pod koniec alfabetu, tylko i wyłącznie wycinek prawdy, bo jest złożona z prawdziwych liter. Kłamstwo jest zrobione z pewnego rodzaju prawdy, ale tylko wycinka, nie obejmuje całości alfabetu i w dodatku jego porządek jest pomieszany. Nie ma po kolei, że kof, resz, shid. Nie, jest resz, kof, shid. Czyli to jest w inną stronę, tak? No i teraz chciałem zwrócić waszą uwagę przy okazji, że mówimy, że resz to jest głowa, tak? Jaka inna jest głowa? Szatan. Szatan chce być swoją własną głową, tak? I on ma swoją głowę, ma swoją świętość, tak? To prawo, o którym przed chwilą powiedzieliśmy, prawo samolubstwa, tak? Kochaj bardziej siebie niż Boga i bliźniego twego. Czyli mamy głowę, mamy jego świętość, jego sposób zarządzania, jego ideał, do jakiego należy dążyć. Tylko, że co? Na końcu jest shin. A o tym jeszcze będziemy mówili, co to przedstawia. No ale o shin mówiliśmy poniekąd, prawda, że to jest ten mały okres, tak? Czyli to jest próba, to jest jego koniec, tak? Jest głowa, są jego zasady i co z tego wynika? Jaki będzie koniec szatana? Śmierć absolutna. Zniszczenie, dokładnie tak. Śmierć, zniszczenie. O tym pamiętajcie, jak będziemy rozważali literę shin. Ale myślę, że to oczywiście tam wiele, dużo więcej ciekawych rzeczy zauważyliśmy, no ale kolejna, którą warto mieć w głowie przy rozważaniu tej litery. I kupę czasu nam zeszło na tym przypomnieniu, ale myślę, że to cały czas jest wartościowe, bo jeszcze tego ciągle nie znamy na pamięć i cały czas widząc połączenia między jednymi a drugimi, z czego to wynika, to jest ciągle ta wartość dodana w tym. Przechodzimy do wersetu 154. Psalm 119, werset 154. Przeczytajmy mi to. Broń mojej sprawy uwolnij mnie, ożyw mnie zgodnie z swoją obietnicą. Dziękuję bardzo. O czym to jest? Co tu widzicie? Jak się to wiąże z naszym tematem? To jest prośba tego walczącego do wodza. Dokładnie tak, do wodza. Litera resz przedstawia, jeden ze znaczeń litery resz jest wódz, prawda? Jest połączenie z naszym tematem. Proszę bardzo, dalej. Walcz walkę moją i wykup mnie dla mowy twojej. Daj mi żyć. Walcz walkę moją, tak? Tak, tak. I wykup. Tak. Walkę moją i wykup mnie dla mowy twojej. No więc jeżeli ten, kto się zwraca z wiarą do wodza, to musi być rzeczywiście wierzący, musi ufać w to. Dałeś takie zapewnienie, to
To nie jest zapisane, że to są twoje słowa. To ty obiecałeś, że tak zrobisz, to ja cię proszę, żebyś to tak zrobił. Żebyś no, pomógł mi w tej walce. A co to znaczy walkę moją? To znaczy, że ja będę sobie leżał, a wódz będzie za mnie walczył? No nie, ja muszę zaangażować się w tą walkę, no ale jak sobie nie daje rady, to wtedy jego o to proszę. Dziękuję. Dziękuję. Kto jeszcze? Bo w przeciwnym razie to by nie była walka moja, tylko jakaś walka, nie? A jak to ma być moja, to ja muszę być w nią zaangażowany. Dziękuję. Dziękuję. Kto jeszcze? Czy to ożywiaj mnie, to jest posilaj mnie swoim słowem? No też. Prawda? Ale nie tylko. Dobrze, to kolejne rzeczy. Może tutaj to, co brat Franciszek powiedział. Zobaczcie, jaki jest przykład żołnierza, tak? Który walczy w mojej sprawie. Jakiej sprawie? W jakiej sprawie walczy żołnierz? Kiedy żołnierz walczy? No, żołnierz walczy wtedy, jak jest wróg i jest sprawa, za którą trzeba walczyć. Tak, a często to jest, na czym to polega? No ten wróg co robi? No, atakuje. Atakuje moją ojczyznę, tak? Tak, a żołnierz broni. Prawda? Dokładnie tak. To jest jego sprawa, bo on się poczuwa, to jest moja ojczyzna, tak? Jedną z cech boskiego charakteru i dobrą cechą każdego charakteru jest patriotyzm, tak? Który rozumiany jest jako właściwe uczucia do swego, że tak powiem, podwórka. Zaczyna się od samego siebie, jest patriotyzm osobisty, walczy o osobiste sprawy, patriotyzm domowy, rodzinny, domowy, najbliższego otoczenia, tak, mojego miasta, mojego powiatu, mojej gminy, mojego województwa, mojego kraju, mojego świata, mojej galaktyki, mojego wszechświata, nie? Z różnego punktu widzenia można to. Ale z kolei, jak ten patriotyzm będzie przesadzony, to będzie sekciarstwo. Oczywiście, że tak. W przypadku władców patriotyzm, właściwie prowadzony patriotyzm, jest cechą królewskości, tak? Wytwarza między innymi królewskość, bo ten władca robi to właśnie z tych pobudek. Ja jestem dobrym królem i tutaj chcę zarządzać. To są moje rzeczy, tak? I będę w ten sposób to przejawił. Bóg jest patriotą między innymi właśnie z tego punktu widzenia. Te rzeczy są moje i ja będę je bronił. Będę nimi właściwie kierował. Będę różne rzeczy tam pomagał. No i jak ta wojna przebiega najczęściej? W sensie, powiedzmy, przykładowa, modelowa wojna, prawda? Mamy wroga, który atakuje i tutaj broń mojej sprawy. To w jaki sposób ten dowódca się zachowuje? Prowadzi to swoje wojsko. Tak, prowadzi od razu wojsko, prawda? Nie to, że jesteś sam. Możesz być na samotnej misji, ale generalnie prowadzi wojsko, tak? Jakieś oddziały. A co się dzieje z żołnierzami, którzy się odłączają od oddziału? Giną. Najczęściej giną. Mają problemy, prawda? A często giną. Tak. I dlatego jaki jest werset biblijny, który do tego się odnosi tak bardzo wprost? Nie opuszczajcie zgromadzeń waszych, nie? Dlaczego? No dlatego, że gromadnie łatwiej zwalczyć grzech, jak śpiewamy chociażby, prawda? Jeden wie, drugi nie wie. Jeden coś pamięta, drugi nie pamięta, tak? Jeden ma zdolność ładnego śpiewania pieśni, drugi ma zdolność potrafi się pomodlić, tak, żeby było to budujące. Trzeci ma zdolność, tak,
patrzy bardzo dobrze na chronologię. On, chronologia to jego konik. I on wszystkim będzie, jak ktoś nie pamięta jakichś rzeczy chronologicznych, to on będzie przypominał. Trzeci, tam ktoś kolejny ma z innego punktu widzenia, zawsze patrzy. A jeszcze inny, no by chciał, żeby było, żeby to nasze odczuwanie, nasza wiara w Boga nie była wiarą formalną, formalistyczną, tylko żeby to była żywa wiara wynikająca z Ducha Świętego, tak? Tak z serca wypływająca, żeby to była religia prawdziwa, a nie tylko formalna. I on będzie tutaj w tą stronę. A ktoś inny będzie nalegał na sprawiedliwość, tak? Że zawsze trzeba być sprawiedliwy, tak? Trzeba pilnować godziny, trzeba to, trzeba tamto. I te osoby różne są potrzebne, tak? I ten dowódca co robi? Jak komponuje oddziały? Łączy tak jednych z drugimi. Dla potrzeb, tak? Do danej misji, tak? Broń mojej sprawy. W jaki sposób? No między innymi przez umiejętne zarządzanie kto, gdzie i na jaką misję, tak? Z jakim ekwipunkiem, tak? A jaki to jest ten ekwipunek? Tak, co jeszcze? Tak. No. Mamy, czasem otrzymujemy łuki i strzały, tak? Co przedstawiają strzały? Tak. Czym? Argumentami. Prawdami, które są jakie? Przebijające konkretnie, dlatego strzały, bo są przebijające, prawda? Tak. Różne rodzaje broni w Biblii przedstawiają różne rodzaje nauk, jakimi ktoś atakuje. To niekoniecznie są prawdy. To są jakieś broni, więc to są jakieś nauki. Mogą być błędy, mogą być prawdy, które mają pewne różne cechy. Tak, kamienie, strzały i tak dalej. Ktoś ma oszczep jak Wałtkacki. No, tak. To są różne rodzaje. I w każdym razie mają to. Co jeszcze mają żołnierze na wyposażeniu? Tarcze, czyli środki obronne, tak? Jakie jeszcze mają? Jak często wyglądają żołnierze? Miecz. Mundur mają. A mundur to jest jaki ten mundur? Bardzo często, szczególnie jak na misję ktoś idzie. Jaki? Gruntowy. Nie, właśnie nie. Ma z kamuflażem, prawda? No właśnie. Żołnierze mają kamuflaż. Co to przedstawia? Żeby się nie wyróżnić. Tak? Jaki werset biblijny tutaj można by zastosować? Jest wiele wersetów biblijnych w tą stronę. Przypomnijmy sobie, jakie tutaj są wersety. Może sparafrazuję. No, no. Tak mi się zasunął werset. Bądźcie przebiegli jak węże, a... Dokładnie ten werset chciałem zastosować. Mateusza 10 rozdział, werset 16. Oto ja was wysyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a szczerzy jak gołębice. No. Jaki inny werset? Bardzo dobry werset. Pierwszy Koryntian, rozdział 9, werset 22. Nawet od 19 do 22. Pierwszy Koryntian, rozdział 9, wersety 20, a nawet od 19 do 22. Przeczytasz? No, ktokolwiek, no. Jeszcze raz powiedz, co nie zrobił. 9 rozdział od 19 do 22. Dobrze, będąc wolnym od wszystkich,
samego siebie uczynił niewolnikiem wszystkim, abym im ich więcej pozyskał. I stałem się Żydem jako Żyd, abym Żydów pozyskał, a tym, którzy są pod zakonem, jakabym był pod zakonem, abym tych, którzy są pod zakonem, pozyskał. Tych, którzy są bez zakonu, jakabym był bez zakonu, nie będąc bez zakonu Bogu, ale będąc pod zakonem Chrystusowi, abym pozyskał tych, którzy są bez zakonu. Stałem się mdłym jak mdły, abym mdły pozyskał. Stałem się wszystko, abym przeczył niektórym zbawił. Ja to jeszcze przeczytam z Biblii Poznańskiej na przykład. Chociaż jestem od nikogo niezależny, to jednak stałem się niewolnikiem wszystkich, abym ich jak najwięcej pozyskał. Dla Żydów stałem się Żydem, aby ich pozyskać. Dla tych, którzy zachowują prawo, czyli ten zakon, i ja wypełniam to prawo, chociaż mu nie podlegam, aby ich pozyskać. Dla tych, którzy nie kierują się tym prawem i ja się do niego nie stosuję, chociaż nie jestem wolny od prawa Bożego, bo podlegam prawu Chrystusa, aby ich pozyskać. Dla słabych stałem się słaby, aby ich pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, aby chociaż niektórych zbawić. Czyli odpowiedni kamuflaż, tak? Do wypełnienia danej misji jestem wśród słabych, uwypuklam moje słabości. Ja też jestem słaby, też jestem człowiekiem jako i oni, tak? Nie kłaniajcie mi się, nie klękajcie mi i tak dalej. Tak? Jak jestem... Jak pan apostoł Paweł kiedyś zrobił, że powiedział, co wy robicie? Jesteśmy też ludźmi, tym biedom poddani, jak i wy. Tak. Przyszli i ukamienowali go. Tak. A do Rzymian? Ja też jestem Rzymianinem. A do Żydów? Ja jestem faryzeuszem. Z rodu faryzeuszy. U Gamaliela byłem. Tak. Jeszcze jakie wyposażenie ma żołnierz? A tyś byłeś w wojsku, to chyba wiesz najlepiej. To nie było takie wojsko. Nie wiem, może krótkofalówkę, którą możesz porozmawiać. Dokładnie tak. Czyli jakieś środki komunikacji z innymi, którzy są oddani. Teraz właśnie tak rozmawiamy, nie? Tak, właśnie o tym wiesz. Ten wiersz analizujemy. Jesteśmy oddani, ale rozmawiamy. Że włączam się do wodza i mówię... Walcz walkę moją i wykup mnie dla mowy twojej. Daj mi żyć. Jakie jeszcze ma wyposażenie taki żołnierz? Hełm, tak. No to część tego, no, ale tak, no, jak najbardziej. A z tych takich bardziej przyziemnych rzeczy, jakie ma wyposażenie? Przyjemnych to buty. Sandały o gotowości głoszenia Ewangelii, tak. Jakie jeszcze? Bez czego daleko nie ujdzie? Kompas. No, czemu nie? Bardzo dobrze. Czyli odpowiednie kierowanie się. Obecnie jakiś GPS. Tak. Coraz lepsze sposoby do trzymania się celu, tak? Dochodzimy do czasu, kiedy ten celownik trzeba bardzo dobrze skonfigurować, tak? Mhm. Więc jak najbardziej. Bardzo dobry przykład. A menaszkę? Właśnie tak myślałam o tym, ale mówię, no nie, no, menaszka. Pojemnik na wodę i na pożywienie. No. Trzeba mieć wodę ze sobą, czyli prawdę, tak? I pożywienie. No, generalnie to samo, tak? Tylko w innej formie. I inaczej przyswajamy. Tak? I odpowiednio co jeszcze? Sztućce trzeba mieć, tak? Mhm. Czyli co? Niezbędnik. No, taki cały niezbędnik, tak? No to co jest takie? Nie wiem, no to mówię o tym. Nie wiem, taka, bo nie krótki dystans, zamiast trochę. Co ten niezbędnik by był dla chrześcijanina? Ten taki różnego rodzaju właśnie tak zwany niezbędnik. I? Bardzo dobrze. Z rzeczy? Tak.
Bo to Pismo Święte trzeba pokroić, nie? Przy jakich? Dokładnie, czyli literatura biblijna, prawda? Literatura biblijna, literatura w różnej formie, także wykłady i tak dalej, które pomagają odpowiednio pokroić, przygotować ten pokarm, żeby móc go odpowiednio przystosować. I oprócz tego ten niezbędnik jest do różnych rzeczy, prawda? Do wykonywania. Tutaj trzeba no, to zrobić, tamto zrobić na misji i potrzeba argumentów, tak? Trzeba mieć ten przybornik często, prawda? Odpowiednio na pasie ma przybornik, gdzie tam ma różne rzeczy. W tym nawet granat czasem ma, nie? Co by taki granat przedstawiał? To kapłan miał przy tym no tak. Jabłka granatu. I co tak, ale to ale nie o to mi chodzi. To nie jako żołnierz. Jak żołnierz ma granat, to co on tym granatem robi? Rzuca go. Rzuca i to wybucha, tak? To jest jakaś wielka prawda objawiająca, tak? Coś, co burzy całą konstrukcję, jaką ktoś się nabudował jednym celnym uderzeniem. No. Najbardziej nieprzyjemną rzeczą, którą się wiąże z granatem, to jest myśl, że ktoś rzuca granat w szambo. No, czasem też tak jest. No. Tak. My też bywamy takimi granatami atakowani i obrzucani błotem i różnymi innymi rzeczami. Ale i w drugą stronę. A nie to, że tylko jesteśmy poddawani tym atakom, tak? Różnego rodzaju. Oj, tak. No i pomijając inne rzeczy, chyba że ktoś jeszcze ma jakieś pomysły na to wyposażenie żołnierza. No jeszcze jest pas służby, tak? No to mówiliśmy też, tak. Na te środki różne jezdne, tak? Kiedyś to były rydwany albo różnego rodzaju zwierzęta, prawda? Które przedstawiają co? Organizację. No. Organizację, dzięki którym osiąga swoje cele, prawda? Albo, bo właśnie organizacja, a te zwierzęta pociągowe to były główne nauki, które... Doktryny. Przy pomocy których to właśnie szło do przodu. I żołnierz ma to do dyspozycji, tak? Tylko to musi odpowiednio z nich stosować. I wtedy jest okej. Dopóki to odpowiednio stosuje i używa. I nie widzi w tym więcej niż tam jest. I nie ma zaufania do nich, że one zwyciężą, tylko do Boga, tak? Rydwany, jeźdźcy, tak? Nie miej ufności w rydwanach i tak dalej. Czy coś jeszcze tutaj? No dobrze. Następna część. I uwolnij mnie. Od czego? Od tego, co sprawia, że przegram tę walkę. Tak. Głównie od grzechu i błędu. Dokładnie. Jacy są ci wrogowie, którzy nas oblegają? Grzech, błąd, samolubstwo, światowość. No to takie główne zakresy, prawda? W jednym skrócie można powiedzieć szatan, tak? Jako ten główny. Po rozbiciu nagle mamy te cztery. A po jeszcze większym rozbiciu? To jest na siedem. Na siedem. Tak jak jest siedem głównych, tak? Cech pierwszorzędnych charakteru, to jest też siedem głównych niełask, tak? Kto tam nie pamięta, to wykład brata Adama o tych rzeczach, które prowadzą do wtórej śmierci, prawda? I skalani, i tchórzliwi, i tacy, i tacy, i tacy, których końcem jest śmierć wieczna, tak? Jezioro ognia jest ich końcem. Czyli między innymi sekciarstwo, klerykalizm, tak? Co tam jeszcze? Autorytaryzm. No, z innych punktów widzenia to tak jak Jozue prowadził walki Izraelitów, prawda, o zdobycie Chanaanu, to Chanaan jest naszą
Jest Królestwem Bożym, które walczymy. Nie ziemią obiecaną. I z tego miejsca trzeba było wyrugować różnych wrogów, tak? Narody, jakie tam mieszkały. No i te narody właśnie przedstawiają te główne złe cechy naszego charakteru, które trzeba wyrugować, prawda? Z tych różnych powodów. I trzeba uwolnić Izraela od tych wrogów, żeby mógł mieszkać bezpiecznie w swojej ziemi. Tak? I jak się tam kiedyś tam zastanawialiśmy, że w Hananie w tamtym czasie było tych 7 wrogów, ale generalnie to tych wrogów, którzy atakowali Izrael, to było nieco więcej, prawda? Jeszcze tam w innych okresach, jeszcze tam dochodzili. A to z tego punktu, z tego widzenia, tak? Że tam dochodzili. Niektórzy znikali, przestawali być głównymi wrogami, niektórzy się pojawiali. Ale to też inny temat i też na więcej czasu niż mamy. A w przypadku jeszcze, bo jesteśmy ciągle, przypominam, w wieku tysiąclecia, prawda? W czasie restytucji, gdzie ci ludzie tutaj między innymi mówią, proszę uwolnij mnie. Od czego oni chcą być uwolnieni? Tak, ale oprócz tego... Od słabości. Od różnych słabości, tak? Tych cielesnych. Tego, co powoduje w cielesnym człowieku grzeszność. Tak? Jedni mają pieniądze, tak? Jako ta rzecz. Miłość pieniędzy jest korzeniem zła, tak? I oni muszą zdobywać te pieniądze. Tak? Z różnych punktów widzenia. W niektórych to się przeradza w zamiłowanie do hazardu, tak? Mają te rzeczy. A inni są nieumiarkowani w jedzeniu i piciu, prawda? No nie mogą, nie są w stanie. Próbują ze wszelkich sił i cały czas im to nie wychodzi. Jakie jeszcze inne są problemy, z których ludzie potrzebują takiego? Ale wymieńmy chociaż trochę tych różnych kilka. Alkohol jakiś. Alkohol. Narkotyki, no inne używki. Jakie jeszcze? Gry. Gry komputerowe, dokładnie, tak. Ogólnie oglądanie telewizji, tak. Tak. Co tam jeszcze? No różne. To, co sprawia, że poświęcamy czas na to, pomimo tego, że czasami no, nie chcemy, ale to za bardzo takie ma siłę oddziaływania zbyt dużo na nas. Dokładnie tak. Sprawia, że nas odciąga od tych właściwych rzeczy. Szczególnie, kiedy to nas upadla, no tak. Prawda? Jak oglądamy osoby, które biją drugich telewizji, prawda? Sporty walki chociażby, nie? Różne inne. Właściwie sporty walki jest sportami walki, ale takie inne rzeczy to już tym bardziej. A idąc dalej, a pornografia? Nie? Skłonności. Jak to upadla, sprawia, że jesteśmy obrzydliwi czasem dla samych siebie. Patrzeć nie możemy, jeżeli nas takie rzeczy pociągają. Próbujemy zwalczyć to w różny sposób. I co? I czasem nic przez wiele lat prób. Jakie jeszcze rzeczy? No, miłość, nie wiem, do swojego wyglądu, do takiego upiększania się. Do... Znaczy, największym mordercą ludu Bożego w wieku Ewangelii było seksiarstwo i klerykalizm. Ja nie przypuszczam, żeby w wieku tysiąclecia to tak nagle zniknęło samo z siebie. Tam również będą pewno, zresztą żyjemy w jakiejś części tysiąclecia. Tak. To nie ma sekciarstwa i klerykalizmu? No, jakie? Jak to nie jest? Olbrzymie to wręcz pobudki. Mnoży się. No. I myślę, że to będzie jednym z wielkich problemów tego tysiąclecia, żeby się z tego wyzwolić. Tak. Co prawda, jest coraz większy ruch w tym kierunku, żeby tą wiarę tak zwaną zindywidualizować,
ale jest coraz więcej tych tak zwanych mega kościołów, które zagarniają całe tysiące ludzi, którzy no, cieszą się jakimiś ogólnymi no, takimi no, ogólnymi hasłami, które ich pociągają i dzięki czemu oni się dobrze czują się lepsi i tak dalej. Inni z kolei, no, to co Izraelitów zmieniło w sekciarzy, to, że tak powiem, ta trajektoria tego poświęcenia, ona wypacza, ma tendencję do wypaczenia. I zamiast z czasem coraz bardziej odnosić się do swojego wnętrza, to z czasem bardzo często bywa, że odnosimy się do cudzego wnętrza. I zaczynają się problemy. W drugim widzimy tego, który chce mnie skrzywdzić, upodlić i tak dalej. Nie docenia mnie. I też tym wrogiem i słabością są moje skłonności do wyszukiwania zła w drugich, nie? Tak, tak, tak. I to jest pole walki. On się na mnie krzywo spojrzał. Tak, i to jest pole walki. Z tym musimy się nauczyć walczyć. Musimy się nauczyć wygrywać. To nie jest wcale ani takie oczywiste, ani tym bardziej łatwe. On się zasłania przede mną, prawda? Znaczy się coś ukrywa. Znaczy się knuje przeciwko mnie. Tak. Kłamie, kombinuje. On ma przeciwko mnie. A ktoś się spojrzał w drugą stronę, a ktoś tu już tutaj zrobił teorię. Wielopiętrowo o co mu chodziło. To byli dwaj najwięksi bandyci całego wieku Ewangelii. Zamiana ludu Bożego w sekciarzy i bałwochwalców, no bo klerykalizm to nic innego jak bałwochwalstwo. A bałwochwalstwo przy okazji tutaj to jest to drugie przykazanie, tak? Nie czyń sobie obrazu czegokolwiek, innych rzeczy, co nie chodzi o te, że ktoś sobie figurkę zrobi, żeby nie robić, prawda, zdjęć, nie opisywać, tylko w tym wyższym znaczeniu, żeby nie robić sobie żadnych bożków, bo to są ci wrogowie, którzy odciągają nas od Boga, którzy mówią, że Bóg to nie jest taki najważniejszy. Kariera, pieniądze, żona, ja sam, moje ubrania, cokolwiek, co zaczyna być ważniejsze od Boga na różnych pulach widzenia i z różnych punktów widzenia. Ja chcę być dobrze widziany, chcę być dobrze oceniany. Tak. Jeżeli ktoś mnie źle ocenia, to ja mu się przyjrzę. Tak. Ja mu odpłacę pięknym zalędzeniem. Zobaczcie, że każdy z nas ma różne z tych słabości, o których mówimy. Jedni mniej, drudzy bardziej, inni niektóre takie, o których nie wymieniliśmy. Tak, ale te akurat to są najbardziej znane i w Biblii opisani wrogowie Izraela. Znaczy czyli Filistyni, a więc sekciarstwo. I Baal, czyli składanie ofiar Baalowi, czyli klerykalizm. No ale też mówię, nie mamy czasu, żeby to opisywać, bo to jest cała masa tych wrogów, prawda? I z różnych punktów widzenia można każdego z nich mówić. I potrzebujemy tego uwolnienia, wszyscy. Tak? I to uwolnienie nastąpi. Tak swoją drogą, tak jak się patrzę na ten werset i te pozostałe, to wydaje mi się, że mówimy o tym, o czterech wersetach na raz. Ja jeszcze raz je przeczytam. Broń mojej sprawy i uwolnij mnie, ożyw mnie zgodnie z Twoją obietnicą. Dalekie jest zbawienie od bezbożnych, bo nie szukają Twoich ustaw. Wielka jest Twoja łaskawość, o Jahwe, ożyw mnie według swoich wyroków. Liczni są moi wrogowie i prześladowcy, jednak nie odstępuję od Twych rozkazów.
I o tym mówimy cały czas, prawda? Liczni ci wrogowie i prześladowcy. Nie tylko fizyczni, tak? Ale są różnego rodzaju ci wrogowie, przed którymi, z którymi walczymy. Ożyw mnie, czyli nie tylko, że daj mi energię i tak dalej, chociaż to też, ale generalnie o co chodzi temu? Kto tak się mówi? Daj mi prawo do życia. Tak. Doprowadź mnie do tego, żebym był w stanie stać i mieć to życie. Tak? Ożyw mnie. Daj mi żyć. To życie. A żeby ci dać życie, to trzeba cię naprawić, żebyś ty nie umarł chwilę po tym, jak to życie otrzymasz, nie? Bo zapłatą za grzech jest śmierć, więc ty musisz być doprowadzony do stanu, w którym ty przestaniesz grzeszyć i będziesz w stanie zachować to życie. Bo inaczej to ty na tych za chwilę umrzesz, bo znowu zgrzeszysz. Dasz się ponieść swojej słabości, z którą walczysz czasem teraz dziesiątki lat, z którą nie możesz sobie poradzić. Potrzebujemy tego ożywienia, bo jak nie poradzimy sobie z tymi słabościami, jaki będzie nasz koniec? No będzie zagadkowy. Bo... Nie będzie zagadkowy. Jak nie poradzimy sobie ze słabościami, to te słabości nas zniszczą. No tak, z tym, że Jezus nie kończy, że tak powiem, tej drogi reparacji po pierwszym czy którymś tam, tylko bierze dalej, przeprowadza przez następne próby, przez następne doświadczenia i ta droga się przedłuża. Gdzie tak. Mógłbyś robić już postęp w górę do zwycięstwa, a ty idziesz cały czas na tym samym poziomie, tylko przez 40 lat po pustyni. Masz 1000 lat, no. Kupę czasu, ale z drugiej strony to tylko 1000 lat. Tak. Jak ty, mimo że to jest 1000 lat, to ono się skończy. Choćby będzie 1000 lat, to ono się skończy. I ty sobie w międzyczasie musisz sobie poradzić z tym rzeczem. Będziesz miał wszelką pomoc, no ale jak ty nic nie będziesz z tym robił, to tego się nie pozbędziesz. A twoje skłonności doprowadzą cię do śmierci, bo wykonasz grzech. Tak? Niestety. Na całe szczęście nie jesteśmy teraz na próbie do życia i nie musimy sobie z tymi słabościami poradzić w tym życiu, prawda? Na całe szczęście, bo inaczej marny nasz los. Zgodnie z twą obietnicą. Z jaką obietnicą? Godzinę temu o tym mówiliśmy. Tak, myślę, gdzie to jest, o które sformułowanie chodzi, ale pójdźcie za mną, a uczynię was rybitwami. Albo kto idzie za mną, niech weźmie na się, albo... Nie, to konkretne. No. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Żeby wszyscy ludzie byli. Tak. Jeszcze raz. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Ale to też nie to. Tak. Chociaż oczywiście to też. To też. Ale nie ta obietnica. O jakiej obietnicy mówiliśmy na pierwszej godzinie? Dokładnie tak. Że uczynię was, tak? Uczyniecie, że twoje nasienie będzie jako gwiazdy na niebie, jako piasek na brzegu morza i odziedziczy bramy swoich nieprzyjaciół. Prawda? A nieprzyjaciół, no właśnie są... O nieprzyjaciołach mówimy. I ci wrogowie, którzy nas atakują, to ich bramy odziedziczy. Czemu tam jest, że odziedziczy bramy swoich nieprzyjaciół? No bo ci nieprzyjaciele mają swoje miasta. Co to są miasta? To są miejsca umocnione. Takie jakby w tej chwili powiedzieć... Bastiony, no. Fortece. Fortece. W czasie II wojny światowej Wrocław był takim miejscem
Festung Breslau, nie? Czyli to była twierdza Wrocław. To były, Grzech ma swoje twierdze. I zobaczcie, co jest bardzo ciekawe, że w tej obietnicy jest, że odziedziczy bramy. Nie, że te fortece nie staną się jego. No ale kto w bramie siedzi, ten już właściwie jest właścicielem. Dlaczego? Tego, co jest wewnątrz. Bo jak już bramy zdobyłeś, to już... Dokładnie. Do czego służy brama? Do wejścia. Do wchodzenia i wychodzenia. Więc kto ma bramę, kontroluje, co tam wchodzi, co wychodzi. I ta obietnica mówi, otrzymacie te bramy, zdobędziecie te bramy. Będziecie w stanie kontrolować, czy te słabości pozwolić im na działanie, czy nie. Nie? Uzyskacie tą możliwość. Odziedziczycie bramy nieprzyjaciół swoich. Te miejsca, te najtrudniejsze, które przeciwko wam walczyły, będziecie w stanie je kontrolować. Nie to, że tam ktoś bez pozwolenia z tej fortecy będzie cokolwiek działał. Tak? Bo kiedyś miasta miały mury wszędzie dookoła i można było wychodzić tylko przez bramę. No chyba, że ktoś był bardzo zagrożony i miał dobrych znajomych, to go spuszczano w koszu, bo i jest. No dobra, ale wiesz, symbol jest symbolem, prawda? I z tego punktu widzenia to tam dookoła, to no. Mamy własny mur i innych żołnierzy, tak? Swój i innych żołnierzy, którzy pomagają, żeby się ten wróg nie przedarł i nie narobił spustoszenia. No więc właśnie, więc mamy też tą obietnicę i ona, jak mówiliśmy na pierwszym rozważaniu, jest kotwicą najpewniejszą, tak? Sięgającą za osłonę i najpewniejszą, że tak się stanie, o ile będę w takim stanie umysłu, żeby prosić, broń mojej sprawy. Ja wiem, że sam nie dam rady. Dlatego potrzebuję pomocy. Uwolnij mnie. Ja jestem w więzach grzechu, w kajdanach tych słabości różnych, które mnie przyciskają, odciągają, nie pozwalają mi żyć. Ożyw mnie. Pomóż. To sam nie daję rady. Zgodnie z twoją obietnicą. Się chwyciłem tej obietnicy i dopóki nie puszczę, to ta kotwica utrzyma miejsce. No a w przeciwnym wypadku, 155, dalekie jest zbawienie od bezbożnych, bo nie szukają twoich usta, tak? Jak ktoś się nie trzyma tej kotwicy, tak? Nie szukają twoich usta, to coś z nim się dzieje? Nie wie, którą drogą iść, czy też nie wie, czego ma się trzymać. I na tych bezdrożach? Błądzi, odchodzi coraz dalej. No właśnie, przypomnieliście mi tutaj historię, że Izraelici szli przez pustynię w konkretny sposób, w konkretnym porządku, tak? W sensie był słup obłoku i ognia. I jak on się ruszał, to należało iść za nim, tak? A jak ktoś zostawał w miejscu albo szedł w inną stronę, to oni szli i ten słup niekoniecznie szedł prosto. On ich prowadził gdzieś, a jak ci znikną za horyzontem, to się mogłeś zgubić, mogłeś już nigdy nie znaleźć. I jak ktoś jest bezbożnym, czyli nie zwraca uwagi, gdzie jest ten słup, tak? To zbawienie jest od niego daleko, ono jest coraz bardziej na tej pustyni, gdzie nie ma wody, nie ma pożywienia odpowiedniego i na tej pustyni to się umiera, tam nie ma życia. Znaczy najciekawsze moim zdaniem zadanie tego słupa, obłoku i ognia było przejście przez Morze Czerwone, bo tam on z jednej strony on szedł
On stał w miejscu, tak? Był jasnością dla jednych, a ciemnością dla drugich. Czyli, że Izraelitom oświecał drogę, bo stał za nimi i oni mieli jasną drogę przed sobą, a Egipcjan oślepiał. Ten sam słup, to samo światło. Jednym oświecało, a drugich zaślepiało. Znaczy się, tak jak ja pamiętam, to nie do końca, że ich zaślepiało, tylko był dla nich ciemnością, dlatego że to był jak chmura, które jak słońce na niego świeciło, to dla jednych działało jak lustro, które im pokazywa, jeszcze bardziej rozświetlało, a dla drugich ta sama chmura zasłaniała słońce i było ciemnością dla nich. Tak pisze w tym takiej mojej rzeczowej, że dla Izraelitów on był oświecającym, a dla Egipcjan był zaślepiającym. No, tak czy inaczej symbol jest zachowany. No. Jednych światłością, drugich ciemnością. Sprawiał ciemność, bo nie szukają twoich ustaw, czyli nie patrzą, jak ten słuch idzie, tak? Znaczy, to świadczy o tym, że czym był ten słuch, a ten słuch był prawdą, która dla wierzących jest światłem, którym się kierują i mają iść do celu, do zbawienia. Natomiast dla ludzi niewierzących to jest oślepiające, to jest głupoty jakieś. Co to za bzdury tam? Jak można tego słuchać? Jak to można czytać? No, coś tam bredzą. No, to są całe brednie. To nikt się kupy nie trzyma. Tym bardziej, że w tysiącleciu, o jakiej drodze mówimy? Gościńcu świątobliwości, prawda? To dalej jest droga, którą dalej należy iść. I to nie jest szeroka droga. I trzeba iść nią tak, żeby się nie zagubiła. To nie jest wąska ścieżka, ale ona nie jest też szeroka. Są na niej jasne drogowskazy, są powybierane, żeby nie urazić się o kamienie różne. Ale mimo wszystko nie jest takie... Że jak to nie jest takie, że jak nie chcesz zejść, to zostaniesz tak zablokowany, że nie będziesz w stanie z niej zejść. Będziesz w stanie z niej zejść. To jest kwestia zaufania, tak? Czy mam zaufanie do tego słupa, do tego światła, czy nie? Jak sobie odchodzę coraz dalej, to ta droga może tu pójść, tędy, tamtędy, a my, myśląc, że idziemy dobrą drogą, nagle się orientujemy, że my jesteśmy gdzieś na jakiejś niekoniecznie równoległej, tylko ona może przez pewien czas być równoległa, a później odchodzić gdzieś w sobie tylko znanym kierunku. I jak się tą drogą pójdzie, to się wyjdzie gdzie indziej niż prowadzi cel gościca świątobliwości, tej drogi świętej, której końcem jest życie. Tylko nią można dojść do życia w wieku tysiąclecia. Wielka jest twoja łaskawość, o Jahwe, ożyw mnie według swoich wyroków, tak? Czyli przeprowadź te procesy dnia sądu i doprowadź do tego, żebym był, nadawał się do tego, żeby wyrokiem było życie, tak? Wielka jest twoja łaskawość. Co jeszcze na ten temat powiecie? Znaczy, wielkie jest twoje miłosierdzie, czy miłość. No, Bóg jest miłością. Oczywiście to jest, dla wierzących to jest prawda absolutna, a dla niewierzących to jest absolutna bzdura. Mamy możliwość ciągle spotykać się z ludźmi, którzy uważają to za absolutną bzdurę i że te rzeczy, które wierzymy, to są no, baśnie z tysiąca i jednej nocy. No i cóż, no, z taką reakcją się ich spotykamy, że nasze argumenty do nich kompletnie nie trafiają.
Rozmawiałem wczoraj z moim szefem, który się dowiedział, że bo pytał mnie, o której macie Wigilię? Ja mówię, nie obchodzę Wigilii i tak dalej. No to oczywiście tego, żeśmy porozmawiali, no i między innymi tam mówili, tak, od kiedy? Czy ty tam pociągnąłeś innych i tak dalej? Nie, ja to od dawna, od zawsze jeszcze mój tata i tak dalej. Że tutaj widzę, że to, że jestem badaczem Biblii, tak się nazywam i tak wychodzi mi, że to, co mówią, to nie jest prawda. Ja mówię, że ja też tak myślę, ale ty myślisz, że tam będzie jakieś zbawienie, że tam coś będzie po tej śmierci i tak dalej. Ja mówię, nie, tam nie, chyba jednak nie. Jemu też nie pasuje, ale tam on raczej nie uważa, żeby tam coś tam dalej było. Te takie kwestie tego zbawienia, nie, to raczej nie. To są właśnie te. I teraz. Jest też interesujące. Ale ludzie się przekonają podczas chodzenia tą drogą, jak wielka jest ta łaskawość, prawda? Będą pamiętali, skąd wyszli, będą mogli się przyjrzeć sobie po iluś latach, do czego już doszli. Tak? I teraz spojrzeć, z jakich nizin Pan podniósł, na jakie wyżyny. Znaczy, to, co się w tej chwili dzieje, to jest z jednej strony pocieszające, z drugiej przerażające. Wydawało się, że był czas takiego trochę odkłamywania historii, ale teraz widzimy, że to zakłamywanie historii wręcz urosło do rangi religii, wręcz to jest coś najważniejsze stało się. To stało się w tej chwili jakimś bożkiem. Z tej historii zrobić coś, co postawi nas wyżej niż wszystkich innych. Dla mnie to jest tak dziwne, wręcz przerażające, że wydawało mi się, że to jest, ale to jest taki efekt jojo, nie? Że z jednej strony się odkręciło, a teraz się z powrotem nakręca. Chyba to tak musi być, to pewno jeszcze będzie parę razy coś taki mechanizm. Że, no ale zobaczymy. No. Jeszcze czeka na nas. Prawdopodobnie rządy Świadków Jehowy, nie? Które też nie będą proste. Jest to wysoce prawdopodobne, chociaż w tej chwili... Zapowiadane od lat i na razie jeszcze się nie stało. Na razie to nie wygląda. Zobaczymy. Czy rzeczywiście to dobrze było zrozumiane? No, ale jak to chciałbym też przypomnieć, że ale jest to zapowiadane, że to tylko na krótki czas. Bo ludzie, że tak powiem, mając doświadczenia i wiedząc, skąd wyszli, zobaczą, że to jest tak samo, nieco inaczej, ale a może nawet i gorzej niż było. Daliśmy szansę, ale to jednak nie to. No ale to jest inny temat. Inny temat. Pocieszało się ludzi, jak się chodziło, że tylko oni, zaraz to znaczy w Armagedonie, tylko oni będą nauczać ludzi. I to będzie nauczanie takie, że się ludzie będą określali od razu. Wierzysz w Jezusa? Nie wierzysz w Jezusa? Tak albo nie? I więcej się nic miało nie mówić. Tylko trzeba będzie było powiedzieć tak albo nie. No wtedy tak. Już się oddzielali, pan kozły od owiec się oddzielał. Na takiej zasadzie jest Armagedon Świadków Jehowy i nauki i ich szkolenie, bo tylko oni będą szkolić po Armagedonie. Oni mają ten przywilej i tylko oni będą nauczać ludzi, którzy będą w nas wstawać.
A wiadomo według nich, że nie wszyscy zmartwychwstali, tylko wybrani. No właśnie, czyli sobie zrobili sądy ostateczne z dnia sądu też przy okazji. To też ciekawostka, no. Ciekawa informacja. No. Czyli lisi są moi wrogowie i prześladowcy, jednak nie odstępują od twych rozkazów. I jeszcze bym tak rzucił taką myśl na koniec, że to można powiedzieć, że to tak z punktu widzenia nawet końcówki tysiąclecia. Ten, kto mówi, mówi, to prawda. Moi wrogowie są liczni, prześladowcy liczni, ale ja mimo wszystko nie odstępuję od twych rozkazów. Ty jesteś moją głową, tak? Mój celownik jest tutaj skalibrowany, odziedziczyłem bramy moich wrogów. Jest to pod kontrolą. Są słabości tam. Nie przestałem być człowiekiem, więc te różne rzeczy, jakich człowiek może podlegać, one tam są. Ale ja ich nie muszę zaspokajać. Jestem w stanie kontrolować te rzeczy, prawda? Na wszystkie te rozmaite sposoby, bo z kontrolowaniem tych różnych słabości, prawda, są różne wskazówki, jak to robić, że zastępować złe rzeczy dobrymi, prawda? Unikać momentów, w których te złe rzeczy na nas działają, że wiemy, że w jakich okolicznościach coś się dzieje, to unikać takich okoliczności, prawda? Czy czasu, czy miejsc, tak? Jak przechodzę koło salonu z hazardem, tak, z grami, no to ciągnie mnie, żeby tam wejść. To wybierz chodzenie inną ulicą. Ty się nie pozbyłeś słabości, ale nie dajesz, jesteś w stanie sobie ograniczyć, że z 200 metrów dalej to cię aż tak nie ciągnie, jak ze 3 metry dalej, prawda? O, jest różnie. Pamiętamy jeden z braci, ten, który zajmował się tak, mówi, że on miał pasję krzyżówek, rozwiązania krzyżówek. No mówi, nie mógł. Po prostu jakąkolwiek krzyżówkę widział, musiał ją zrobić. Musiał. To było niezależne od jego woli. Po prostu widział krzyżówkę, musiał ją robić. I jak sobie poradził? No właśnie, zajął się liczbowaniem biblijnym, prawda? I szukaniem tych różnych rzeczy, jakie były biblijne. I zmienił jedne krzyżówki na drugie. Jedno kombinowanie na drugie, ale teraz zajął się sprawami Bożymi. Czyli to, co było słabością jego cielesną, przekuł sobie w coś, co się przydaje dla jego duchowego życia. Więc no, różnie można działać. Nie możemy sobie z czymś poradzić. Pamiętamy, w pomocach jest czytaj o tym, że inni sobie radzą. Czytaj, jak sobie radzą. Myśl o tym, jak oni postępują. Próbuj sobie wyobrażać siebie, że zwalczasz, że walczysz tą słabość, że zwalczasz to. Bo trzeba otworzyć umysł, prawda, na te ścieżki go nakierowywać, że ty masz tam bruzdy, autostrady w mózgu, że te słabości są przekierowane, że proszę bardzo, jest taka sytuacja, aha, natychmiast realizujemy tą słabość. Trzeba sobie wyrobić obejście, inną stroną pójść, żeby te słabości, te brudy tam, że tak powiem, zanikły. Nie pozwalać tym słabościom aktywnie działać, albo utrudniać im na wszelkie sposoby. I to nie musi być łatwe. To jest praca na wiele lat często. Szczególnie, że no różne rzeczy robimy niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie chcemy, bo nie jesteśmy w stanie się im sprzeciwić. Ale stanem docelowym jest to, że ja jednak nie odstępuję od tych rozkazów. Niezależnie od tego, co moi wrogowie, tacy czy śmacy, próbują tutaj wydębić. Czy ktoś jeszcze chciałby coś tutaj dodać? To w tym miejscu będziemy kończyli, bo o tych odstępcach i tak dalej chciałbym trochę dłużej porozmawiać i o traktowaniu odstępców. Więc 157 kończymy, od 158
będziemy następnym razem. Także dziękuję bardzo i w tym miejscu kończymy to zadanie. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.